Kolejne pomieszczenie. O, tutaj mamy też urządzenie. Jakieś. Wykonujące jakieś zadania. O, tutaj wentylator powietrza bardzo mocny. Tutaj kolejne pomieszczenie. No patrzcie, co się zachowało nawet. Ściany. Ups. Chyba trzeba uważać. Mamy kraty w oknach. Więc pewnie też jakieś sanitarne pomieszczenie. Nawet kafelki z parkietu. Umywalka, chociaż zagzebiała. No i nawet drzwi. Też drzwi. Kango Electrohammer. Kolejne tutaj pokoiki. Umywalki. Chodźmy do kolejnego pomieszczenia. A tutaj? Tutaj co mamy? O, tarcze strzelnicze. Patrzcie, zachowane oryginalne stoły. Kolejny terrorysta. Chodźmy dalej. No gdzie nie, gdzie miejscami wywalone drzwi. Oczywiście. Szału nie ma. Łazienka. Nawet kabiny prysznicowe. Walki. Kolejny terrorysta leży. Kolejny tutaj. Więc mogę przypuszczać, że tutaj cyklicznie mają miejsce ćwiczenia wojskowe.
większe pomieszczenie. Tarcze strzelnicze, pozostałości po tarczach. Wodek też tu przybył. No ciekawe. A tu mamy jakieś pudełeczka. Tu mamy jakieś pudełko. Pewnie po jakichś materiałach. I tutaj oczywiście bardzo dużo sprzętu, bardzo dużo wyposażenia, które zostało wyrzucone. Już do niczego się nie przyda. Walka, miejsce, gdzie była gaśnica, lampy zachowane, jakaś drewniana konstrukcja, graffiti. Tutaj po prawej już byliśmy. Jeszcze tylko to zwiedzimy i ewakuujemy się. To jakaś większa hala. No, gdzieniegdzie wystający już niedokończone rury. Więc oczywiście złomiarze zrobili swoje. Ale i tak ten obiekt naprawdę robi wrażenie. Bardzo pozytywny. No, graffiti naprawdę, powiem, na poziomie. W międzyczasie pokażę wam kilka ciekawych graffiti, które znaleźliśmy na dzisiejszej eksploracji.
Trzeba uważać.